Rozmawiamy z Bogdanem Topolskim, dyrektorem Blues Festival Suwałki 2022. Pogodne Suwałki, zbliża się już kolejny Blues Festival Suwałki. Można powiedzieć, że jesteście na finiszu przygotowań. Tak, jesteśmy na ostatniej prostej. Za 2 tygodnie rozpoczynamy 15. edycję Suwałki Blues Festival. 7 lipca, festiwal potrwa do 10 lipca. Kończymy organizacyjne, logistyczne sprawy, kończymy promocje, rozklejamy plakaty, banery, także jesteśmy już na ostatniej prostej i już nie możemy się doczekać tego festiwalu. Czy wszyscy wykonawcy, zespoły dopisały, czy wszyscy będą, czy wszystkimi, którymi podpisaliście umowy, są? Tak, wszyscy potwierdzili, wszystkie umowy mamy podpisane. Wszystko mamy do końca zaplanowane, nawet niektóre takie rzeczy bardzo szczegółowe, jak prompter, jak backline, jak specjalne wzmacniacze dla zespołów, także wszystko to mamy dopięte. Ustalamy jeszcze tylko pewne techniczne sprawy związane z przewozem rzeczy, bo tego naprawdę jest dużo. Mamy kilkanaście garderób, ponad 30 zespołów i to wszystko musimy poukładać tak, żebyśmy mogli w czasie festiwalu nie zajmować się tym, żeby to po prostu funkcjonowało. No bo jest to jednak festiwal bardzo, bardzo duży i wracamy po 2 latach przerwy do takiej normalnej działalności, że są 2 duże sceny w Parku Konstytucji 3 Maja na ulicy Kościuszki przy Ratuszu Miejskim, duża scena na placu Marii Konopnickiej, mniejsza scena na ulicy Chłodnej. Dodajemy scenę przy Galerii Sztuki Stara Łaźnia na Suwalskich Bulwarach, także jest to tego troszeczkę, jest tych scen i mam nadzieję, że i fani bluesa, i mieszkańcy znajdą dla siebie coś interesującego. Mówisz, że to duży festiwal. Ile osób będzie mieszać w Suwałkach tę atmosferę muzyczną? Ile osób przygotowuje ten festiwal? Festiwal przygotowuje biuro Suwałki Blues Festival, które działa w Suwalskim Ośrodku Kultury. Organizatorem festiwalu jest Urząd Miejski w Suwałkach i właśnie Suwalski Ośrodek Kultury. Na początku od września do stycznia pracują 2 osoby w biurze. Później się rozrasta ta ekipa, jest grafik, jest osoba koordynująca technikę, także już kolejne 2-3 osoby od garderób. W tym roku troszeczkę więcej mamy pracy, bo mamy projekt unijny, musimy realizować różnego typu zapytania, bo musimy się z tego projektu rozliczyć później, także jest troszeczkę pracy więcej. Już w trakcie całego festiwalu, samego festiwalu w dniach 7-10 będzie pracowało około 50 osób z Suwalskiego Ośrodka Kultury, będzie pracowało około 20 wolontariuszy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kostroma, także tych osób jest troszeczkę, ale starcza nam to wszystko i mam nadzieję, że w tym roku również uda nam się to wszystko dobrze zorganizować. Ale nie odpowiedziałeś na pytanie. Na boisku piłkarskim jest 11 zawodników, a ilu w sumie jest wykonawców? Wykonawców jest około 40. Z tym, że to są różni wykonawcy i w tym roku realizujemy projekt unijny pod nazwą Suwałki Blues Festival, czynnik rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Suwałk. I w ramach tego projektu realizujemy koncerty zespołów z Polski, z Litwy i z Norwegii. I są to przede wszystkim zespoły właśnie głównie z Norwegii, z Polski i z Litwy. Z Norwegii mamy 7 zespołów, z Litwy mamy 6 zespołów, mamy pozostałe zespoły, to są z Polski. Mamy też takie zespoły tutaj na pograniczu polsko-suwalsko-litewskim, zespoły, które współpracują z Mariampolem, z Alitusa, zespoły z Suwałk, połączone właśnie z muzykami z Litwy. Tych zespołów też jest około 4, także w sumie jest ponad 40 zespołów, które wystąpią, około 250 muzyków. To już wiemy, ilu muzyków, ile zespołów, a teraz chciałbym zapytać dyrektora festiwalu, bo to jest bardzo trudny temat i problem. Nieraz zawaliliście. Jak z pogodą? No ja pogodę sprawdzam co jakiś czas. Wygląda, że będzie nieźle. Na początku miało być tak, że jeden dzień, chyba piątek, miało troszeczkę padać. Teraz wygląda, że od kilku lat mamy taką dość słoneczną pogodę z jednym dniem deszczowym.
co się troszeczkę zmieniło, bo w poprzednich edycjach generalnie padało. Na samym początku, pierwsze edycje, jak zaczynaliśmy 2008, 2009, 2010 rok, to była pogoda słoneczna, później już troszeczkę deszczowo, ale to jest zawsze tak, że organizator, który organizuje imprezy plenerowe, no musi się z tym liczyć, że pogoda może być różna. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Na razie potwierdzam, że jest dobrze. A jeszcze dobrze było, żebyś nam powiedział o tej wisience na torcie. Dodatkowym koncertem, który chcemy Państwu przedstawić, głównie mieszkańcom miasta, ale też i turystom, którzy zostaną już po festiwalu, w niedzielę 10 lipca chcielibyśmy zaprosić na taki koncert pod nazwą Suwałki Blues Festival Extra Ladies Night 10 lipca o godzinie 18 w Suwałki Arena. Koncert jest biletowany, wystąpią tam kobiety kochające bluesa, Shemika Copeland z USA, Erja Laitinen z Finlandii i zespół Ordeny Broad z Polski. Są to wyśmienite wokalistki, instrumentalistki, które mam nadzieję zawładną naszą publicznością, która zgromadzi się, mam nadzieję, w dużej ilości w arenie. Pomysł jest właśnie taki, żeby to było w arenie, żeby można było jak najwięcej osób zgromadzić. Wcześniejsze koncerty, które były pod nazwą koncertu otwarcia w sali Soku, mieściły tylko 600 osób, tutaj możemy ponad 2000, także zapraszamy wszystkich do udziału w tym koncercie. Myślę, że to będzie ciekawa propozycja, troszeczkę inna od tych, które prezentowaliśmy wcześniej. Mam nadzieję, że będziecie Państwo na naszym koncercie. W tym roku również wracamy do koncertów klubowych, do śniadań bluesowych, do koncertów klubowych wieczornych. W tym roku 4 kluby, Browar Północny, Rosmarino, Black Pub Komin i Piwiarnia Warka. Zapraszamy na nasze strony internetowe, tam będą szczegóły. Szczegóły też są, można dowiedzieć się o koncertach klubowych na miejscu w klubach. Są plakaty, są ulotki, tam dokładnie szczegółowy program, kto wystąpi i kiedy. Zapraszam również do klubów festiwalowych w tym roku. A więc zapraszamy Państwa w dniach 7-10 lipca Suwałki, 15 już Międzynarodowy Festiwal Blues Suwałki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. You can do anything, boy, but keep your hands off mine.